się taką rzeczą, jak wygląda teraz sytuacja z alkoholem na świecie, właściwie w Polsce. Ponieważ kiedyś przechodząc do pracy koło sklepu spożywczego, zobaczyłem, jak tacy charakterystyczni panowie, którzy zawsze siedzą tam z piwkiem czy z jakimś tam winkiem, bardzo podłej klasy, piją nagle bezpośrednio z butelki Johnny Walkera. Pomyślałem sobie, o cholera, co się dzieje? Coś się zmienia? No i postanowiłem sprawdzić, jak to właściwie jest, czy nadal jest jakieś spożycie tych różnych innych alkoholi, tych niskoprocentowych, tych niskojakościowych. I o cóż, co się stało? Oczywiście internet pomocą jest. I trafiłem na portal jabole.pl. Nie, żeby reklamować ten portal, ale na tym portalu wyczytałem, że, nie wiem, czy Państwo się orientujecie, że jest łącznie 4,5 tysiąca różnego rodzaju win tanich. Jabłkowe, wiśniowe, truskawkowe i tak dalej, i tak dalej. Ale jest 4,5 tysiąca nazw. No to są takie nazwy typowe dla takich win jak Commander Strong, Commandos, czy jakieś tam inny Torpeda, albo no, Mocny Byk, o takie rzeczy królują. No, ale jeszcze same nazwy, które są takie kolorowe, tak bardzo nie rozbawiły, jak to, że jest tam taka specjalna na tej stronie jest lista rankingowa tych win. I w ramach tego rankingu jest podane, co się przewiduje jako zakwalifikowanie, że to wino jest najlepsze w danej kategorii. Nie? Pierwsza, będziecie Państwo zaskoczeni, pierwsza kategoria, która tutaj jest rozpatrywana, to jest bukiet. Druga kategoria to jest naklejka. A trzecia, bardzo istotna, wręcz bym powiedział chyba kluczowa, tam najwięcej punktów się dostawało za to, to była łatwość otwierania. No i poczytałem sobie to wszystko, no i stwierdziłem, że no jest taki wielki zakres tych różnych alkoholi, ale ci goście już sięgnęli po tą flaszkę takiego już bardzo, bym powiedział, wysublimowanego alkoholu. No i przemyślałem to sobie i powstała taka piosenka pod tytułem Dumka producentów tanich alkoholi. Nikt dzisiaj nie pije brzozowej, salicyl zbyt drażni już nos. Nalewka babuni robi furorę, a nawet Smirnoff i Bols. Nikt dzisiaj nie pije jabola. Wisienki przeminął już czas. Króluje wino Vita Vola, Kadarka i Vin de Pais. Rodzima produkcja może stanąć. Będą bankructwa na wielką skalę. Na szczęście są jeszcze drwale. Jeszcze są drwa w Bieszczadach. Nie będziesz pił to, co pił tata, a wszystko przez Marka Konrata. Już nawet największa hołota pije gorzką od palikota. Jeszcze są węglarze w Bieszczadach. Widziałem ostatnio drwali, jak węglarzom polewali szkocką whisky bez lodu na masce samochodu.
pachniało. Można powiedzieć, że nawet czynem zbrodniczym. Na szczęście się okazało, że oni z technicznych przyczyn lali ją do chłodnicy. Bieszczady.